Bo jak dobrze wiemy, wszystko ma priorytety, niestety. Niestety. Tak to było dobrze? Niestety. No dobra. Zbijamy się do 40 HP. To co, Heartsteele właśnie chciałem powiedzieć. Może grane będą? No i może będą. Jaku 5 godzin live już trwa. No prawie 5, no. Bez 7 minut. Aż dziwnie się czuję, powiem szczerze. Ja zazwyczaj tak długo nie siedzę. To jest dla mnie trochę bez sensu. W sensie, nie, no i gram, nie? Jakby ja wolę sobie na przykład pograć, później chwilę przerwę sobie zrobić na... A, chodźmy. Nie mam już planów na gierkę. Co chciałem powiedzieć, dokończę chciałem myśl, że wolę sobie pograć, później coś pooglądać. Pójść gdzieś... O, okno! Bo... Ty, w sumie jakbym sobie otworzył okno. Może bym się lepiej poczuł? Jest to jakiś plan. Dobra, frugo się skończyło. Trzeba sobie radzić bez dopłacz. Co to się odwaliło? Ja to mam fulla, nie? Od Herstila. Go! I goldzik miło. Ona musi brać zabić, czy? Po zabójstwie, czyli ona musi zabić. No dobra, okej, okay, czyli pasuje sobie. Myślę, jak to ładnie złożyć. No na pewno Herstil, nie? Ale to potrzebujemy... Potrzebujemy tego.
Potrzebujemy Feliosa. I w sumie itemy na niego też nie są złe. Dodać jakieś Ginzo i miałby też fula ładnego. Może uda się wajf wcisnąć. No, można by pójść w te szybkostrzelne postaci w takim razie. Karsy szybkostrzelni. A mając teraz ten punki, będzie łatwiej rolować. Nawet nie muszę składać całych. Wiem, że gram Hearthsteela pod Win Streak. Już to tak nie działa. Ale tak wyszło. Wytwórz ciokno. Inwestuję tak szybko, ponieważ chcę bardzo szybko dostać jeszcze seta. I mając 5 Hz tyle będzie mi łatwiej wszystko to grać. To będzie 7.
8, 9, kurde, niedobrze. No to pod koniec się vibe wali, no. Okej, okay, pójdę w to. No wolę ludzka. Prawdę mówiąc, wolę ludzka. Łezka, pancerz, łuk. Tak sobie myślę, że to będą dobre itemy dla mnie teraz. No, to będzie git. A witam, nawet na sekundę, jeżeli ktoś wpada, to oczywiście witam, bardzo się cieszę, że ktoś wpada. Mam nadzieję, że wpadnie teraz, a później wpadnie drugi raz i tak może później ze mną zostanie na jakiś czas dłuższy. Tak mam nadzieję, no nie będę ukrywał. Biorę ostatni, chciałbym pancerz w miarę możliwości. Moje, chwila. Dostaniemy za to kasę? No, to teraz wystarczy grać. Wystarczy grać i czekać. Najgorszy build ever. Heartsteel pod Winstreak. To się nie powinno odbyć, no ale stało się, no. Mam po prostu przewagę postaci. Szybki level 7 i jazda. Przeżyłem. No, Winstreak się utrzymuje. Dobrze, no to jest dla mnie generator kasy w tym momencie, nie? A panki dają mi w miarę bezpieczne rolowanie. Zresztą, to jest jeszcze też build pod szybkostrzelnych.
Mamy tego perka do szybkostrzelnych, czekamy na łuk. Może się uda, może się uda. Jak będzie łuk, mamy fajnie zbudowanego Afeliosa już wtedy. I nie będzie ty pivota w grube ryby dla Ezreala, bo to się nie opłaci. Wyjątkowo. Znaczy widziałem tak, ludzie składają. Właśnie, że pivotują później w grube ryby. Siedzi ten bidzik, ładnie. Afelios pierwszopoziomowy cały czas, tylko przypomnę, a on robi najwięcej damage'u. Dzień dobry. Caitlyn. Jest łuk. Dobra, teraz pelerynka potrzebna. Lewy sam się będzie wbijał. Nie ma co się teraz śpieszyć tak naprawdę. Już teraz nie, już teraz nie. O, będzie pierwszy losik. Big szkoda. No ale to w sumie dobrze. Zaczniemy korzystać z Hearthsteela w tym momencie. To trochę też o to chodzi tutaj. Plus ludzie pospadali poniżej 40 HP. Dokładnie. Także on dostał jeszcze jakiegoś lighta tam potężnego, nie? Mech. To fajne. Caitlyn mógłbym na kryta zrobić tak naprawdę teraz. Potężnie. Jakbym dostał jeszcze jednego szybkostrzelnego, mógłbym zrezygnować już z punków nawet. I taki pivot zrobić. Że tak go ujmę. No łezka. Łezka albo peleryna na karuzeli. Jesteśmy też fajnie w domu. Kasante, potężny strażnik. Przyjaciół. Zresztą widać, że brakuje tam, nie? Jeszcze tego rezista. Tak troszkę, troszeczkę. Jeszcze się niechcący Jinx złożyła, no. Dobra, no. No i tak zostanie najpewniej. W takim razie i pójdziemy, zostaniemy na 5 Hearthsteelach, pójdziemy w 4 szybkostrzelnych i coś się dorzuci. Skoczące w tłum true damage, dziękuję Kiana. Proste, proste. I wtedy eko będzie miał leczenie i tarczę lepszą. No, jak najbardziej.
podatek. Dobra, biorę ostatni, także nawet nie ma co się zastanawiać nad tym, co chcę, wezmę to, co zostanie. Ezik jest, tak w sumie, z łezką, w sumie tak. I ona z peleryną, także no... Zobaczymy, co zostanie. Tak jak myślałem, wszystko pozabierali. Biorę eko. Po pierwsze jest droższy, po drugie brakuje mi już teraz tylko jednego na srebro, po drugie najpewniej będzie to kolejny... kolejny front dla mnie. Przejście. Tyle rezygnujemy z tego. On byłby lepszy. Co tu robić, co tu robić? Dobra, to jest przegrana. Niestety, ale to jest dobry pivot tak naprawdę tego seta. Pivot? No niech będzie pivot. To rezygnujemy ze strażników? Na rzecz osiłków? Nie. Zostaje, ojej, już... Bym się zaraz sam, no właśnie, sam się zaraz bym zakręcił, bo dalej jakby nic się nie zmienia. Zmienia się tylko tyle, że mamy teraz seta na czołzenie. Co jest dużym plusem tak naprawdę. Dobra, i jeszcze tak. Coś z tego fajnego da się zbudować. Można próbować. Ale no, kruczki, tak? Kruczki. Zobaczymy, co kruczki nam wypadną. Okej, okay, drugi los też nie jest zły. To nam boostuje cały czas paczuchę. Wypłata. Proszę bardzo, kolejna jednostka i przekuwacz! No! Dobra, przekuwamy różdżkę. Na miecz. Potężny front nam się buduje. Kurde, no! No prawie wyklikane, no. Prawie. Na końcu będzie cisza. Powinna peleryna na seta. Right now. And we have it full built on them. Osiłek, rezygnujemy z chyba tego truco. Nie, czekaj! Mogę szybko strzelnego rzucić. Kurde, 25%, że znajdę. Urządźmy show!
Jest. No to lock sklep i wychodzimy z... z panka. Tak, z panka? Z panka, no. Nawet nie muszę sklepu lokować. Bardzo mi się to podoba, że nie muszę tego sklepu lokować. Co CT? O tak, chciałem. A, faktycznie! Batristera mogę tego zrobić na Jonę. W sumie to dzięki. Może to będzie faktycznie jakieś rozwiązanie dla niego. Dłużej wystoi, no. I trudny mecz nam szedł dzięki temu, nie? Tak, od tego co zrobiłem. Super. Ładnie nam się to wyklarowało. Caitlyn na trudę meczu. Tak. Już tłumaczę dlaczego. Zresztą myślę, że ci co oglądają i na YouTubie teraz też na pewno to oglądają, wiedzą dlaczego. Po pierwsze na srebro mi się złoży, no to wiadomo, że będzie mocniejsza. Dokładnie. A po drugie, dorzucam true damage skaczący w tłum, czyli Kianę. I mam fulla znowu. Ładnie złożonego. Kogo true damage'em? No w sumie Jonę może być tym true damage'em właśnie. No. Chociaż Caitlyn ty. A co on dostaje za tym? To jest, że po prostu wiem ten true damage daje, tak? No to tak, to będzie dobre. Jest! No, właśnie tak też zrobiłem. Co to się stało? Ktoś mi to wytłumaczy, bo ja nie rozumiem. Pozdrowienia dla YouTube'a. Czy ja spadłem poniżej? Nie, nie spadłem poniżej 40. Co ja bo ja wypłaciłem ten, okej. Okay. Okej, okay, zastanawiam skąd ta kasa się wzięła. Znaczy skąd to się wzięło, nie? Ale spoko, zaraz spadnę poniżej tego 40. To będę mógł... I... albo i nie spadnę. I ten, będę mógł wypłacić jeszcze tego... W sensie, on jest tutaj, jeżeli o to ci chodzi. Co się powiela? Nie no, jest wszystko git, nie? Mam szybko strzelnych, mam wszystko. Tutaj mógłbym ewentualnie jeszcze próbować Jinx zamienić na ludzka. Bo jest po prostu złoty, nie? Mogłem wziąć zasłonę równości i rozszarpać przeciwników po prostu. Ale on daje mi skaczących tłum. A to jest dodatkowy stun. Jednak, mimo wszystko. To ja wolę zostać przy tym. Nie, co mam wziąć?
Masz już. Nie, ja nie idę w grube ryby. Nie idę w grube ryby, idę w strzelców i tak dalej, mam perka na to, że szybciej się rozpędzają. Brałbym tego Gina, tak, i zrobił pivota. Ale wolę coś tak na więcej szybko strzelny chyba, wiesz? Zostanę tak. Wiem, to się opłaca, bardzo się opłaca, nie? Ładnie siadło, ale wolę zostać safety na razie na tym, co mam. Zresztą brakuje mi dwóch setów do... Ja nie zbiję się poniżej 40 HP, nie wykorzystam kurde perka z karuzeli. Znaczy taki jest plan oczywiście, nie? Jak się nie uda, no to w sumie też spoko, bo tak naprawdę możemy olać to wszystko i wejść sobie w level na spokojnie, nie? Znaczy, no inaczej, plan jest, żeby nie wykorzystać. Jeżeli się wykorzysta, to nawet lepiej, bo dostanę tego boosta, którego mi brakuje. Wiesz co, tak właśnie przemyślałem to, co mówiłeś w tym stunie na froncie i tak dalej. Chyba to nie jest głupie. No, tak mnie teraz olśniło. Dlatego, że przegrałem. Lucian, no w sumie to tak. No, w sumie to tak. No i zbili mnie jednak poniżej tego, spoko. No dobra. True damage kolejny mam brać? No nie wiem. Będę miał true damage. Skaczący w sumie też będę miał. Panka mogłem mieć znowu. Mama zaraz będzie. Spoko. Wziąłem jednak tego panka. A niech tam się bawią też. Plus mam teraz darmową, tą mniejszą rolkę, nie? Kosztowo. No i nie zmieniłem eko, właśnie się zorientowałem. No to chyba i tak dużo mnie zmieni. Co teraz? To już powinien być win raczej. Tak, jest git. I cyk. Jest lucek! No i pociul mi ten punk teraz, co? Szybko strzelny. Nie no, bierzemy ludzka. Podmieniamy Jinx. No właśnie, pomyślałem, jak teraz tego ludzka dostałem do łapy, to dosłownie o tym sam pomyślałem, nie? Powielasz, niech tu będzie jakiś. Nie ma, szkoda. Ty to jest. Nie wiem, nie mam już pomysłów na to. Au. No to chyba sobie przegrałem gierkę. Jak ja to policzyłem? Ktoś mi to wytłumaczy? Boże, ja go na stole nie mam. Się teraz sobie... Przegrałem sobie gierkę. Tak po prostu. Przegrałem sobie gierkę. To może nie?
O tak miało być. Top 2. To trochę na własne życzenie. Let's go! Tak jest! Mamy to! Oh. No! Jestem ukontentowany. Naprawdę.